Kończy się 2018 rok. Jak zawsze, jak kończy się rok, to jest czas podsumowań, pewnych refleksji. To był wyjątkowy rok dla Ciebie. No każdy jest oczywiście wyjątkowy, ale ta wyjątkowość polegała na tym, że zaczynałeś jako zawodnik, kończysz jako trener. I tak jakbyś miał w jednym przymiotniku określić, to był rok szczęśliwy, wyjątkowy, trudny, wymagający. Wymagający, ponieważ w zeszłym roku też nasza sytuacja w tabeli nie była najlepsza. Dopiero w końcówce, przed samymi playoffami, wyszliśmy na trzecie miejsce i z tej jakby korzystniejszej strony zaatakowaliśmy ten brązowy medal. Poprzez to, że graliśmy w pucharach i to był pierwszy raz tutaj Azotów w pucharach i okazał się też bardzo ciężki, wymagający. Pokazał jak dużo naprawdę trzeba też i cierpliwości i samo jakby samo krytyki do podejścia do wszystkiego, więc na pewno wymagający pod tym względem też, że te mecze o brąz też nie były łatwe. Dostaliśmy się do finału Pucharu Polski, gdzie też myślę, że super fajnie się zaprezentowaliśmy, niestety siła Kielc okazała się za mocna. No i ta druga część, która od lipca zostałem trenerem, wymagająca, ponieważ to jest zupełnie inna praca. Jako zawodnik przychodzimy na trening, pracujemy na 100%, wracamy do domu i regenerujemy się, a tutaj pracujemy na 100%, wracamy do domu i nadal pracujemy na 100%. I to na pewno dobra szkoła też przeżycia dla mnie i przetarcie. Oczywiście koniec sezonu, koniec roku nie był dla nas łaskawy i troszeczkę sobie zrobiliśmy małą podgórkę, ale tak jak tamten sezon pokazał, wszystko jest w naszych rękach i poprzez ciężką pracę możemy to wszystko odrobić. Bartek, dwie trudne decyzje musiałeś podjąć podczas tego roku. To też ta wyjątkowość tego roku dla Ciebie. Najpierw decyzja o tym, żeby, jak to się mówi w sporcie, zawiesić buty na kołku i skończyć karierę sportową, zawodniczą. Druga decyzja, dostałeś propozycję poprowadzenia zespołu Superligi. Która z decyzji była trudniejsza? Może obie były bardzo wymagające i trudne? Znaczy obydwie łączyły się jakby w jedną, bo poprzez zakończenie kariery od razu mentalnie zgodziłem się zostać tutaj trenerem, więc to nie była łatwa decyzja. Noce nieprzespane, głowa naprawdę strasznie mocno bolała, ale cieszę się, że ją podjąłem tak jak teraz ogólnie wyszło, że zakończyłem karierę sportową, będąc zdrowym człowiekiem, jeżeli tak można powiedzieć. I zacząłem od razu przygodę z trenerką w takim klubie, jakim jest Azoty. Są Azoty Puławy, który klub jest na pewno bardzo wymagający. Ma jasno określone cele i to nie jest łatwo tutaj te cele też osiągnąć, bo wiemy, że i góra nie chce, żebyśmy ich dopadli, a dół, czy te drużyny, które były pod nami, za nami, wszystko robią, żeby nas prześcignąć. I te pół roku pokazały, że ciężki sezon. Zostałeś trenerem, teraz po pół roku trenowania zespołu możesz powiedzieć, co Cię najbardziej zaskoczyło, zdziwiło? Trudne pytanie, bo to jest naprawdę tylko pół roku, więc byśmy musieli może z tym poczekać do końca sezonu, ale tak powiedziałem, to jest zupełnie coś innego. Nie męczę się tutaj, nie biegam z chłopakami, więc jestem bardziej wypoczęty, ale na pewno moja głowa mocniej pracuje w domu i ta zmiana tej pracy, to widać, że gołym okiem od razu od początku, od pierwszego dnia, jeżeli tą pracę już przyjąłem. Na pewno fajnie jest kierować, fajnie być z tej drugiej strony, biegać wzdłuż linii autowej i wspomagać chłopaków. Czasami może na początku były takie momenty, że chciałoby się wejść, ale z biegiem czasu to wszystko ucichło i z każdym meczem coraz też pewniej się czuję na tym boisku, znaczy poza boiskiem, że tak powiem. A gdybyś miał podsumować, tak troszeczkę wychodząc poza podwórko puławskie, ten rok pod względem piłki ręcznej w Polsce, w sensie Superligi, jaki to był rok, ta pierwsza część roku i teraz ten trwający sezon? No po pierwsze dominacja Kielc cały czas, wszyscy chcą ich złapać, ale z roku na rok są coraz mocniejsi i ta drugie półrocze pokazało, że są jeszcze mocniejsi. Ta Superliga się rozwija, oczywiście jeżeli chodzi o całą polską piłkę ręczną, no to wyniki odzwierciedleniem zawsze jest kadra. Niestety kadra może nie jest w takim miejscu, jakim byśmy sobie wszyscy oczekiwali, ale to też nie będzie tak, że się zbuduje od razu nową drużynę,
w miesiąc, dwa, trzy, trzy. I tak samo bywa w klubach. Tutaj potrzeba dużo cierpliwości, dużo pracy i zrozumiałości też tutaj na linii trenerzy zawodnicy, żeby zawodnicy też zaczęli też realizować jakby tą myśl taktyczną wszystkich trenerów. Ale myślę, że idziemy w dobrą stronę i czuję reprezentacja, czy te wszystkie kluby chcą się rozwijać, chcą zawsze być tymi mocniejszymi markami. Oczywiście, jeżeli chodzi o marketing, no to tutaj zawsze największa rola, żeby jak najbardziej rozgłaśniać, że coraz więcej młodzieży garnie się do uprawiania tej dyscypliny. I my jako zawodnicy, trenerzy musimy to wszystko robić, żeby jak najwięcej tych dzieci nakłaniać do tego, do uprawiania. No to jeszcze jedno pytanie, to zawsze koniec roku to podsumowanie, ale też życzenia na nowy rok i czego Bartosz Jurecki jako trener Azotów życzyłby sobie w tym nowym 2019 roku? Lista jest długa. Nie no, przede wszystkim jeżeli chodzi o mnie i o całą drużynę, o całe swoje jakby tutaj społeczeństwo puławskie, dużo zdrowia. Cierpliwości, są lepsze i gorsze momenty i to też pokazał w tym sezon, że początek był bardzo dobry, końcówka trochę gorsza, ale jedziemy wszyscy na tym samym wózku, więc poprzez ciężką pracę nas wszystkich, bo jakby to nie było, czy tutaj począwszy od prezesa, nas tutaj zawodników, trenerów i też kibiców, sponsorów, poprzez naszą ciężką wspólną pracę możemy osiągnąć wspólny cel.